wpadłem w bambaryło. Siemanko YouTube, kolejny dzień. Co dzisiaj? Dzisiaj jest taki spokojniejszy dzień. Spokojny dlaczego? Po pierwsze dlatego, że skończyłem już sesję, więc to mnie bardzo cieszy, bo skończona sesja to zawsze jest dobra informacja. Oprócz tego dzisiaj nie idę do pracy, więc mogę zająć się pracą fitnessowo-youtubową, więc będzie trening. Idziemy do fizjoterapeuty, bo mam duże problemy z lewą łopatką, mam tam posklejane powięzi, więc będzie trzeba to naprawić. Mam do odebrania paczkę z resztką sprzętu, który zamówiłem do nagrywania, więc się bardzo, bardzo cieszę. Pokażę Wam, jak to wygląda. Mam nadzieję, że trening już nagram nowym obiektywem, więc bardzo mnie ciekawi, jak to wyjdzie. Tutaj macie formę. Wczoraj troszkę podjadłem, żeby podładować się, więc mogę być lekko podlany. I tutaj przyszła lampa, która będzie mi służyła, żeby doświetlać wszelkiego rodzaju sceny w pokoju, czy w mieszkaniu, czy z kuchni, żebyście po prostu mogli lepiej widzieć, było mniej szumów i żeby lepiej to wyglądało. Na razie się ogarniam, muszę załatwić jeszcze sprawy z praktykami na uczelnię. Potem podjadę odebrać paczki i lecimy na trening. Chyba dzisiaj nogi wypadną, ale jeszcze zobaczymy, na co będę miał ochotę. Dobra, obróciliśmy wszystkie sprawy załatwione, zaczynamy unboxing, czyli najlepszą część jak zawsze, bo każdy wie, że jak się zamawia paczki, to od 8 rano wypatruje się kuriera, czy już ją niesie dla Ciebie. W tym przypadku jest dokładnie tak samo. Pierwsza paczka to jest bodajże adapter do obiektywu i baterie. Ogólnie dla ludzi niewtajemniczonych, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Ten aparat, jak każdy w ogóle aparat, ma coś takiego jak obiektyw i obiektywy w danym aparacie mają wejście, tak jak macie HDMI, USB czy coś, to każdy model ma pod siebie jak gdyby swój bagnet, czyli złącze. I nie każde obiektywy pasują do wszystkich, akurat to jest Canon N50, więc on ma wejście EFM i do niego pasują tylko obiektywy EFM. Ale żebyście na przykład mogli podpiąć inne obiektywy Canona, na przykład EF, EFS, musicie zakupić adapter. I właśnie w tym celu to zrobiłem. Czemu też to zrobiłem? Ponieważ same obiektywy EFM, nie dość, że są drogie, to ich ilość jest ograniczona. Więc nie dość, że może to naciągnąć mój budżet, to oprócz tego mam ograniczony wybór do tego, jakie obiektywy mogę użyć. Więc kupiłem adapter, który wygląda jak zwykły krążek, który się nakłada jeden na drugi. I do tego była okazja, w sklepie były, zamówiłem kolejną baterię, żeby nigdy się nie kończył prąd do nagrywania. A niestety przy nagrywaniu filmów baterie są pochłaniane w takim tempie, że dobrze jest mieć zapasową, więc tu mam baterię, od razu ją podepnę do załadowania, żeby była gotowa do użytku. Sprawdźmy ten adapter, jak to wygląda. Nawet ma takie zabezpieczenie. Kartę gwarancyjną. I sam adapter
wygląda w następujący sposób. Jest to standardowy krążek. Tutaj są dwie przysłonki, jedna, druga. Jedną się wkłada do aparatu, na drugą nakłada się obiektyw. A tutaj w tej paczce zamówiłem obiektyw. Chciałem obiektyw, który ma o wiele mniejsze F. F to jest symbol oznaczający w skrócie, jak dużo światła jest w stanie pomieścić obiektyw, na ile jest w stanie się otworzyć, na ile jest w stanie złapać światła. Ten, którym nagrywam teraz, jest to bodajże, żeby Was nie skłamać, 3,5 do 6,5, czyli wartość 3,5 jest najniższa, czyli to jest mniej więcej taka jakość jak teraz. Ogólnie te wszystkie czynniki są ze sobą bardzo powiązane, więc no, też nie jestem w żaden sposób profesjonalistą jeszcze, tylko się też tego całego procesu i tego wszystkiego uczę, żebym mógł dla Was jak najbardziej podnosić jakość filmu i żebyście za parę miesięcy, może parę lat myśleli, że oglądacie materiał filmowy, a nie materiał amatora. Miałem do wyboru obiektyw Canona, który kosztuje 600 zł aż i to nie jest wcale jakaś duża cena, albo obiektyw firmy Young Nua, który kosztuje 260 zł, czyli połowę tego. Ze względu na to, że nie jestem profesjonalistą i mam bardzo ograniczony budżet, niestety, zdecydowałem się kupić ten tańszy obiektyw, ale ludzie mówią, że jak za takie pieniądze naprawdę nie można narzekać i obiektyw sprawdza się bardzo przyzwoicie. Więc przetestuję go, może dzisiaj już na siłowni. Minus jest taki, że ten obiektyw nie ma możliwości przekręcania, czyli nie ma możliwości zoomowania czy przestawiania, przybliżenia. Ale tak jak mówię, coś za coś, nie da się mieć wszystkiego. Teraz najlepsze pytanie, jak to się zakłada? O, założone. I teraz za 3, 2, 1. No powiem tak, zoom jest niesamowity przez to, że to jest 50 mm. No. Aż troszkę za jasno bym powiedział. Spokojnie można zmienić na 2,8. No, ale obiektyw, jak złapie fokus, naprawdę fajnie to wygląda. Choć myślę, że zdecydowanie będę używał trybu manualnego, bo jest dużo chyba bardziej poręczny. Ale to już będę testował i zobaczymy, jak się to prezentuje. Idę właśnie do fizjo. Mamy piękną pogodę. Niestety będę musiał zaraz ubrać maseczkę, bo nie chce mi się każdemu tłumaczyć, że jestem zaszczepiony. Poza tym chyba z tego co wiem, nawet nie ma żadnych przywilejów z tego powodu. Więc wybaczcie. Ale ze względu na to, że niespecjalnie chcę dostać mandat, to wolę mieć ją ubraną. Idziemy właśnie do Konrada, bo nie byłem już u fizjoterapeuty dobry miesiąc, albo nawet półtorej chyba, więc bardzo długo. Ogólnie nie mam stosunkowo problemu z kontuzjami i z innymi rzeczami, ale niestety bardzo często dotykają mnie problemy z lewą częścią ciała. Mam wrażenie, że to jest spowodowane głównie tym, że uszkodzoną miałem prawą część ciała, tam mam szwy, blizny, połamany prawy obojczyk, więc lewa strona ciała to trochę kompensuje. I najczęściej dotyka mnie bruzda ramienna, czyli to wgłębienie między mięśniem naramiennym a tricepsem. I to jest pierwsze miejsce, nad którym często muszę pracować. A druga rzecz to jest lewa łopatka. Mam wrażenie, że bardzo często sklejają mi się tam powięzi i nad tym będziemy dzisiaj robili, ale to resztę pokażę Wam, jak będziemy na miejscu.
No dobra, wróciłem od fizjo, musicie mi niestety wybaczyć, ale nie byliśmy z Konradem pewni, czy możemy nagrywać w gabinecie, bo to nie jest jego prywatny, a nie chcieliśmy żadnych problemów z tym związanego. Ale gdybyście potrzebowali jakiegoś fizjo, dobrego, sprawdzonego w Krakowie, to Konrad Węgliński, polecam z czystym sumieniem. Gość wie, co robi. Wróciłem właśnie do domu i pomalutku zbieram się na trening. Nie ukrywam, że mimo wczorajszego podbicia kalorii, no już to zmęczenie i ten poranny entuzjazm niestety spadł. Rano czułem się dobrze, wieczorem wczoraj czułem się dobrze, a dzisiaj już po południu już czuję, że to wszystko przygasza i energia z powrotem się kończy, więc muszę się wspomóc i przed treningiem nóg leci Angel Daścig, niecała miareczka, żeby wspomóc ten trening i 50 minut cardio po. I kolejne ujęcie już będzie z siłowni i z nowego obiektywu. Nie mam pojęcia, jak się sprawdzi i wszystko już nie będzie nagrywane na autofokusie, tylko na manualnym. Więc mam nadzieję, że da się to oglądnąć i będzie znośnie jak na pierwszy raz. I proszę Was o wyrozumiałość, bo opanowanie niestety nowego sprzętu trochę czasu mi zajmie. Ale no, od czegoś trzeba zacząć, żeby było potem coraz lepiej, więc widzimy się na treningu. Ja piję przedtreningówkę i lecimy z nogami. Yeah, hey. Go wild, go crazy. So free, man, like I'm driving Miss Daisy. Might go stupid, brain go lazy. Time rewinds, tell the devil don't take me. Dancing with the devil and she wild with the tango. Spicy with the salsa, out on the table. Higher than a kite and her eyes red and hazel. Looking past the surface, baby, I don't see an angel. This one's for the bad girls. Wanna see you slow it down, move it faster. Baby, bring it to the ground, let me catch ya. Baby, turn it right around, throw it backwards. Turn that shit around, throw it backwards. Fast in the rear view, 100 on the dash, red and blue in the mirror too. We don't really care, I'm excited. Might speed up, take a right, I'm riding. This one's for the bad girls. Wanna see you slow it down, move it faster. What you gonna say when I ask ya? Oh, turn it right around, throw it backwards. Throw it back, throw it back, throw it. Go crazy.